Przez dwa dni, 31 lipca i 1 sierpnia w Kozienicach będzie można oglądać zmagania kolarzy z kraju i ze świata, a to za sprawą 58. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego dookoła Mazowsza. Rozpocznie się on we wtorek, 28 lipca w Warszawie, a zakończy w sobotę, 1 sierpnia w Kozienicach. Trzeci etap, 31 lipca, zostanie rozegrany na trasie z Zwolen-Kozienice. Liczy on 156 km. Start zaplanowano na godzinę 13 w Zwoleniu. Na mecie w Kozienicach, przy pływalni Delfin na ulicy Legionów, kolarze są spodziewani około 16:30. Dzień później, 1 sierpnia, rozegrany zostanie czwarty, ostatni etap na terenie powiatu kozienickiego. Start zaplanowano na godzinę 12 przed pływalnią Delfin. Do pokonania kolarze będą mieli 161 km. Będą to trzy pętle biegnące ulicami Kozienic, a następnie przez Aleksandrówkę, Stanisławicę, Ursynów do Brzuzy, Ryczywołu. Potem odcinek drogą krajową nr 79 i skręt w kierunku Nowej Wsi, następnie przez Kuźmy, Holendry Kuźmińskie, Opatkowice, Cudów, powrót do Kozienic, wjazd ulicą Maciejowicką do Warszawskiej. Zakończenie wyścigu przed krytą pływalnią Delfin zaplanowano około godziny 15:30-16:00. Wszystko uzależnione będzie od tempa, jakie narzucą kolarze. Trasę wyścigu będzie zabezpieczać policja. Kierowcy muszą więc liczyć się z utrudnieniami na drogach w trakcie trwania wyścigu.